Po walce na FS9 Tomasz Gałka. Cześć, siemanko. Witam serdecznie. Przede wszystkim gratuluję świetnego zwycięstwa. Powiedz mi, czy rywal czymkolwiek cię zaskoczył? Nie, chciałem po prostu wejść mocno, zaznaczyć od początku presję i pokazać swoje umiejętności. A powiedz mi, bo tam w pierwszej rundzie był taki moment, że dużo kibiców widziałem, myślał, że już go miałeś. Jak myślisz, blisko było tego skończenia? Myślę, że tak, ale tutaj debiut mój semi-pro, myślę, że jeszcze by brakowało troszkę doświadczenia, ale na szczęście potem udało się to zrehabilitować. A jakbyś właśnie w jakich elementach to ten brak doświadczenia jakby najbardziej wyszedł? Przede wszystkim jeszcze z racji tego, że choroba mnie dopadła w zeszłym tygodniu, średnio udawało mi się rozłożyć wytrzymałość tlenową. Myślę, że tutaj doświadczenie, myślę, że gdyby to trwało dłużej, mogłoby nie być już tak kolorowo, ale na szczęście udało się skończyć przed czasem i tutaj właśnie najbardziej to doświadczenie wyszło. Tutaj widziałem, że było spora grupa Twoich kibiców. Walka przed Twoimi kibicami bardziej Cię uskrzydla, czy bardziej Cię stresuje? Bardzo mnie to uskrzydlało, jestem wdzięczny każdemu kibicowi za wsparcie i naprawdę jest to niesamowite uczucie, kiedy wszyscy krzyczą, jak wchodzisz, walczysz w oktagonie, jest to niesamowite. Powiedz mi, czy kiedy planujesz wrócić do klatki, czy na jakichś zawodach? Jak najszybciej, wyleczyć jakieś drobne urazy i jak najszybciej, cały czas, żeby zachować częstotliwość startów. Okej, z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, komuś pozdrowić, to jest Twoja chwila, Twój moment, Twój czas. Dziękuję moim najbliższym, dziękuję trenerowi i całemu klubowi Mighty Bulls Gdynia. Nasza siła. Dziękuję wszystkim. Dzięki.